Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mass Effect 3 Edycja Legendarna. Słuchajcie, mamy do zrobienia parę rzeczy w związku z wątkiem Quarian i Getu. I pora zobaczyć, co możemy tam jeszcze zdziałać i jak sobie ułatwić życie. Świetnie, Trainor. I proszę bardzo, są jakieś kolejne maile. Dobra, Melon. Odnośnie rzecz jasna. Ganofagium. Mamy jeszcze informacje od Bryn i Mirandę. Aha, no dobrze. Tym się zajmiemy po misji dla Quadion, myślę. I Getów oczywiście. Tutaj możemy już to opuścić i z tego co kojarzę nie powinno być niczego, jeżeli chodzi o inne rzeczy, tak? Póki co spróbuję może uratować admirała. Weźmy sobie Tali, chociaż nie ukrywam, że bym wolał trochę inny zestaw umiejętności technologicznych. Mianowicie... Jeszcze jedno ofensywne do tych sąd obu bym dodał. Coś jakby, nie wiem, przeciążenie. No i może weźmy Eddie. Tak postawmy mocno na ekspertki z dziedziny techniki. Weźmy sobie przy okazji... Jak to od błyskawic póki co, a Akata później weźmiemy. Tak widzę, że muszę dać ulepszenia. Manualnie, bo inaczej nic by z tego nie było. No ale w sumie już to mamy, dobra. Eddie 14 punktów, czyli matryca obronna. Redukcja obrażeń. Przeciążenie teraz może zrobimy. Obrażenia. Dodatkowy cel. Italia ma tylko punkcik, więc to by było na tyle. Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Zalkoris sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They'll be torn to pieces. Naturally, but the civilian captains have deluded themselves into thinking they can reach the mass relay in time. Hopefully Corus can stop the fools from presenting the Geth with such easy targets. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Zalkoris crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact him. Be sure to preserve the caution. Zen? Admiral Zen? I'm afraid I cannot reconnect. The signal is too weak. Looks like we're on our own. Take us in to the tower. We're taking fire! Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. Słuchajcie, a więc mamy w końcu Rano, ojczyznę Quadion. No Tali, to już nie fikcja. Oczywiście jesteś na Dannochu i też pytanie do was. Co myślicie o Dannochu samym w sobie? Komentarze są wasze. Edie, what's wrong? The jamming signal is strong closer to the tower. I am experiencing signal loss with my systems on the Normandy. Could it be lag from your new body? It is unlikely, Tali. Lag usually lasts no longer than 5.2 milliseconds. No to nieźle.
No, żegnam. Do getu, bo tego typa też nienawidzę. Idź mi stąd coś siadł. No i muszę przyznać, że pytanie kto od błyskawic nawet daje radę. Tutaj coś mamy. Wesołego, matwy Kładianil. We need to radio Zalkoris, if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. Może zacząć daleko, no to nie bardziej, ale no... Cóż, raczej woleliby oddać życie, a czy zginąć za Dannoch. Więc w innych okolicznościach. Mielibyśmy sobie ekwipunek tak przy okazji. Jakaś cząstek i oszczep. To może być świetna snajpa, na dobrą sprawę. Dlatego bardzo chętnie ją sobie przetestuję. Okej, okay, świetna grafika, nie powiem. Wow. Dobrze kopię. Naprawdę me gusta. Słuchajcie, no coś pięknego. Chyba oszczep skoczy na stałe dla mojego arsenału. Bo nie pamiętam, ale bardzo fajnie mi się z niego strzela i też ma dobry feeling, tak? Tam trzeba pójść, ale którędy? Gdzie tu jest jakieś zejście? Czegoś nie zauważyłem? Być może. A no tak, tego nie zauważyłem, przejścia. No cóż. Nie macie dziadu? Może przynęta? I może bicz? Tylko przypomnę, bicz jest oczywiście umiejętnością Adi. Którą mogliśmy działać razem w ramach rozszerzenia Omega. Dlatego odsiada nie ma. A ja chyba się w kolejne miny władowałem. Bardzo możliwe. Aha. Jeden dziadyga mniej. Nie powiem, ale poluję na żołnierzy rakietowych bardziej niż na innych. Więc wolałbym właśnie nimi się zająć. Jeden mniej. Tylko żeby teraz na getach nie paść, tak byłoby to trochę przypałowo. Radziliśmy sobie z silniejszymi wrogami, to padamy na podstawowych getach. Proszę, ognomio. No i świetnie. Niech zdychają. A witam się kolego, jeszcze gnam zarazem. Aha, to przeżył, no dobra. To pala. To, że zdążył też przebiec. Szkoda. Stąd może. Ten zdechł chyba. Spalenie. Proszę bardzo. Wybieram Tali, myślę. Eddie ma jednak umiejętności, które bardziej mi pasują niż Tali, tak? Powiedzmy sobie wprost. Dobra. Teraz zdechną. Kolejny behemoth. Całe szczęście, tam już wszystko padło.
świetnie. Mamy kolejny awans. Weźmy może tą pompkę jednak, chociaż nie. Maszynowy. Maszynowy, Boże. Ja teraz cząstek. Jedno mniej. Kolejny. I ruszajmy do kolejnego działa. Nie ma co się obijać. Jest mina. Proszę bardzo. A tu jakieś ulepszenie widzę. Wypadałoby więc z niego skorzystać. Co ty mi dasz? Modyfikacja rozszarpująca. Może być. A witam, Doron. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Darn hats. I clean engine parts. This place is filled with Geth. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some Geth. There were so many. First time I even held a gun. Don't move. We've got Medigel. O, nie ukrywam, wypadałoby. Szkoda, że ten Kładianin umarł z powodu utraty krwi, no ale już mówiłem, to jest wojna i nie da się każdego ocalić, tak? Niestety zawsze będą mniejsze lub większe straty, tak? A jednak też naprawdę jest taka, że szkoda każdego życia. Oj, to widzę jakieś ładne działko. Bardzo się zachęcnie sobie uśmiecha. A ja nie powiem, z wzajemnością. Dobra, sprintuj, Shepard. Au. A tu niczego nie zdobię. Więc tak. Trzeba mi to ciałko przechwycić. O, to mają problem nasi koledzy i koleżanki. Dobra, chyba tyle. Trzeba teraz łaść. A, dobra, tutaj X-em, a nie L lub F. Dobra, klikamy to. Nie robimy salto. Chyba z Medi. My idziemy oczywiście na działko stacjonarne, tak? A rzeczywiście. Ale długo nie pociągną. Przez tyle dobrego. Jest i Behemoth. Kolejny. Ten jakieś bardziej wylata. No i świetnie. Serią długą, serią. Świetnie.
tu mamy przejście, widzę. Bardzo chętnie. Teraz tak, szarża na pyro. Ojoj. Trzeba mi się uleczyć szybko. I tu się wycofać. No jak co, ale ostrzał jest od serca. Dobra, chyba prawie wszyscy porobieni. Więc tak, to mogę coś sobie zgarnąć? Czy niezbyt? Powiedziałbym, że niezbyt. Po tej stronie też niczego nie widzę. Tutaj niekoniecznie. Dobra, to na działko ruszajmy. A czy jak to sobie wyłączę znowu talii? A ja zaraz na to działko racjonalne pójdę. Who should disable the gun, Shepard? I want you on this tally. Right. No jeszcze jak? Dobra, siadamy za tym. I jazda. To skąd idą? A, stąd się szłapią. Jest i kolejny behemot. To nam jest straszny. No i ślicznie. Ładnie podobieni. You. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're going to end this fight. Civilians, our entire race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Chyba go przegadaliśmy. Ancestors, forgive me. Uploading my coordinates. We're coming. A przemówmy się daleko, nie mamy też Coris, może być bardzo ważnym kładzieninem. Jeżeli chodzi o przebieg tej wojny Kładian z getami, tak? Zapuszczamy te gety, no nie ma daty, musimy. I oby się udało za pierwszym razem. Kurczę, jeszcze ciągną. Reload. O, świetnie, ogień krzyżowy, tak? Przód, tył, przód, tył. No nie sądzę. Dawaj ich szperacz. Jeszcze tego. I nie wsakuje. Welcome aboard. Shepard, my crew,
perhaps there's still time. Hello? This is Zell Chorus. Does anyone copy? Hello? We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. Commander, unrest has spread further than I thought. You were right that I return. Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. No, ty też, Codis. Ty też. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A Geth processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single Geth unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes. We do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth beautiful, indicative of life. It is. Commander! Come on, Admiral. That's a living creature, no matter what platform it's running on. And they will die when we destroy the base. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Maybe they don't have to die. Just because this one appears friendly. Well, it hasn't fired on a ship with me aboard it. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. No was, chcecie oczywiście z Hagatem niczego ciekawego sobie nie powiemy. Jednakże w tym odcinku to by było tyle. Udało nam się ocalić Codisa, a całe szczęście Admirała. W związku z tym mamy, mam nadzieję, potężnego sojusznika po naszej stronie. Tak czy tak, w tym odcinku to by było na tyle. Grał dla was i zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikanie do opisu odcinka, tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!